Siemaneczko, dawno mnie nie było w tym formacie, znowu to moje sławne zdanie, ale ostatnimi czasy dużo streamowałem, dlatego że mam nową zabaweczkę, może widzieliście, i dużo się tym bawię właśnie na Twitchu. Ale przed czas, że muszę sobie podsumować Warcrafta, dlatego że Warcraft zbliża się już ku końcowi Dragonflight i za chwilę będzie nowy dodatek, a ja jeszcze jestem w czarnej dupie. I już chyba tak zostanie, aczkolwiek musiałbym podgonić. Więc możliwe, że zrobię z tego jakiegoś też streama, gdzie będę próbował sobie catch-upnąć grę, bo jak na razie jestem w połowie, nawet nie wiem. No ale zrobię sobie podsumowanie, jak ta gra wygląda dla mnie, co tam się wydarzyło takiego dla mnie, co się nie wydarzyło i co jeszcze powinno się wydarzyć. Więc w dodatku Dragonflight pierwszy raz w sumie zacząłem grać inną postacią tak na poważniej. Był to Paladyn, zawsze grałem sobie moim Warlockiem. I jeśli chodzi o tą postać, to z Warlocka przesiadało mi się ciężko. Znaczy, że sentyment i przywiązanie sprawiło, że nie chciało mi się jednak grać inną postacią, ale Krzysiek zareklamował mi Paladyna i w sumie zawsze chciałem grać krówką, więc spróbowałem sobie i okazało się, że Paladyn to jest to, co lubię. Nawet ostatnimi czasy udało mi się pierwsze w życiu pójść na mityki i wykręcać nim jakiś konkretny DPS. Ale o tym może później, więc zacząłem grać moim paladynem, moją króweczką. Gdzieś skończyłem tego questa, już nie ma, ja to jestem. W każdym razie postanowiłem, że pogram sobie paladynem, wkręciłem się w tą postać, gra mi się bardzo fajnie. Mam już kupę odruchów wyrobionych, jeśli chodzi o walkę tą postacią, kręcenie DPS-ów i innych rzeczy. Więc tak, to było postanowienie, Dragonflight gram DPS-em Paladynem. I w sumie to była jedna postać, na której grałem. Kilka innych próbowałem ruszać, ale jednak mimo wszystko kończyłem na tej postaci. I to był dobry wybór. Wkręcił mi się Paladyn i wkręcił mi się też Dragonflight w pewien stopniu. Było założenie, żeby nagrał sobie wszystkie questy w grze. Porządnie zajmę się craftingiem i profesjami. Będę czytał wszystkie quest logi i po prostu zrobię na tej postaci wszystko, jak tylko będzie można. Nie zrobię wszystkich questów jeszcze, mam tych questów od groma do zrobienia. Nie zrobiłem nawet moich klasowych, paladynowych kampanii, tego jeszcze nie skończyłem. Nie wbiłem wszystkiego renown, nie byłem w ogóle jeszcze na rajdach. Dużo gram w momencie, kiedy się zaczyna miesiąc i pojawia się nowy outpost. Chociaż wiemy wszyscy o tym, że ten outpost w lutym był totalnym pedałem i totalnym gównem. I mimo że tego, co tam jakaś osoba napisała mi w komentarzu, że ona się cieszy, że taki outpost był i tak dalej, bo mogła w końcu sobie też ta osoba zrobić coś dla siebie innego niż te ponure zbroje i tak dalej. Zgodzę się z tym, ok, ale no kurwa, co to jest? Zobaczcie. Co jest? Ja rozumiem, że diversity and inclusion i musimy include everyone, ale to jest totalny kurwa wank. I żeby jeszcze poza tym w outpoście w lutym był jakiś wybór dla graczy, którzy nie chcą mieć takich cukierkowych anime stulejarskich kurwa setów, no nie było nic. Więc punkty z tego postu mi przeszły na ten post w tym miesiącu. Ale niestety ten deszcz jest słaby. Jakiś pecik i reszta jest do dupy, więc post zawiódł ostatnie dwa miesiące. Ja zawiodłem grę wobec samego siebie w dwóch aspektach. Nie zrobię jeszcze żadnych rajdów. Mam w planach pójść na Looking for a Ride i będę może z tego streamował, zobaczymy, jak to pójdzie. Nie zrobiłem jeszcze wszystkich questów. Nie zrobiłem nic z craftingiem poza tym, że zbieram ziołka, skałki i skóry. Jednego dnia przypadkiem, tak jak w środę, kolega z gildii mnie zabrał na Mythic Plus. Nigdy Mythiców Plus nie robiłem, bałem się, że te Mythiki Plus po prostu są dla ludzi, którzy mają więcej czasu, mogą porządnie sobie pograć, mogą porządnie sobie potrenować i tak dalej, a że ja nie mogę, to w sobie nie powinienem grać, bo będę psuł kogoś innemu grę. I on mi pokazał Tien, jeśli oglądasz jakiś student, to po prostu pozdrawiam. Pokazał mi, że się mylę i że niepotrzebnie się boję tego wszystkiego. I zacząłem grać Mythiki. I moi kumple, z którymi gramy też wieczorami ciągle, co piątek albo sobotę, też nie mogli uwierzyć, że w końcu z Tukosem idziemy na Mythika. I się okazało, że mój strach był bezpodstawny, bo mi się bardzo fajnie gra. Ustawiłem sobie wszystkie
talenty pod mityki i rajdowanie i naprawdę to jest fajne, wkręciło mi się, więc wchodzę czasem i gram jeszcze te mityki. Jeśli chodzi o Samuel Dragonfly, no to graficznie, jeśli chodzi o moje prywatne zdanie, graficznie podoba mi się, krainy i cała ta otoczka związana z tym dodatkiem jest naprawdę fajna. Jeśli chodzi o storyline moim zdaniem jest słabe, jakieś takie trochę cukierkowe. Wiem tylko tyle, że pomagamy dobrym smokom wygrać ze złymi smokami i tam są różne perypetie, ktoś się pojawi, jakaś nowa rasa, coś nowego i tyle. Oczywiście jak nie wiem czy to widać, nawet nie zrobiłem sobie wszystkich glifów do latania, nie zapałem jeszcze tego. Miałem sobie ściągnąć aplikację, miałem to pośledzić, ale po prostu ciągle spadam na gry typu Sea of Thieves i ostatnio próbuję też Enshrouded i nie mam na to wszystko czasu. Więc graficznie fajnie, storyline średnio, przestałem czytać te questlogi, bo jest to jakieś takie wypolerowane, zbyt cukierkowe i niezbyt wciągające, jeśli chodzi o mnie. Główny chyba zarys znam, że dobre smoki chcą pokonać złe smoki i wszyscy się sprzymierzyli, żeby im pomóc i w sumie tyle. Wiem, że jest problem z lootem. Mój kumpel co chwilę narzeka, że właśnie po kolejnym wolcie, po kolejnym tygodniu grania mityków rzuca mu się, dostaje w lucie coś, co mu się nie przydaje, czego on nie używa. I tak samo na rajdach, więc po prostu wiem, że to jest lipa. Aczkolwiek ona mnie osobiście nie dotyczy, dlatego że poza voltem i tak do tej pory dostawałem wszystko, co chciałem, a teraz już nie, bo nawet nie zrobiłem w tym tygodniu już nic, jeśli chodzi o mityki. Poza voltem nie korzystam z tego, więc ten jakby problem mi do końca nie dotyczy. Tak samo jak rajdowanie, więc nie wiem jak bardzo tam wszystko leży czy nie leży. Mnie jakby obchodzi bardziej, powiedziałbym storyline, ale w tym będzie już mnie. O bardziej obchodzi mnie to, żeby schodzić sobie questowanie, wszystkie jakby questy zaliczyć, main story zrobić, może się na koniec dowiem co tam się wydarzyło. Kilka cinematików ostatnio obejrzałem, więc coś tam kumam. I żeby zaliczyć sobie te mityki jakąś nagrodę, no nie jest to u mnie rewelacyjne. Dlatego, że mój rating to jest taki 1584. 13 to jest najwyższy jaki robię. Próbowałem ostatnio zrobić 16 i polegliśmy. Było coś to strasznego. A mój armor item level to 467 i to wygląda na to, że to jest mój max. Max, z którego będziecie się śmiali, ale to jest max, który mi wystarcza i max, który jest najwyższym maxem do tej pory, jaki osiągnąłem w tej grze. Więc teoretycznie nie mam na co narzekać. Gra jest dalej dla mnie przyjemna, miła i cieszy, ale niestety bardzo teraz konkuruję z Sea of Thieves. Tam mi weszło mocno. Lubię w to grać z kumplami, lubię to streamować. I to, że tam nie ma takiego ciśnienia, jest tego ciśnienia, żeby skończyć sezon, ale jest tak szybko go można wbijać, levele sezonu, że to nie ma żadnego w ogóle stresu. A to, że zbiera się gold i questy tylko i wyłącznie po to, żeby kupić sobie piracki swag, nie narzuca w ogóle jakiegoś ciśnienia gry i stresu. Jeśli uda ci się przeżyć race, no to jest super, zdobyłeś golda i po prostu możesz sobie kupić więcej bajerów, żeby twój pirat ładnie wyglądał. A jeśli nie udało ci się przeżyć, miałeś jakąś walkę, gdzie na końcu, nie daj Boże, zginąłeś, to przynajmniej miałeś jakąś ciekawą przygodę na morzu. I to właśnie jakby powstrzymało mnie od grania w Warcrafta na dłużej. Aczkolwiek teraz muszę jakoś podzielić to. Podzielić między Warcrafta, Sea of Thieves, no i jeszcze teraz chcę sobie streamować. Zrobię taki challenge, zobaczcie wideo poprzednie, po angielsku jest. Gdzie chcę zrobić sobie po prostu challenge, aby wyczyścić, zaliczyć wszystkie gry, które mam w mojej bibliotece gier. Więc będę to streamował prawdopodobnie na Twitchu tylko. A tu wrzucam może jakieś highlighty. Wchodzić w każdą bibliotekę, instalować każdą grę, którą kupiłem, którą dostałem i chociaż 2 godziny poświęcić na to, żeby zobaczyć, czy ona mi się w ogóle spodoba. Czy jest warta mojej uwagi, czy jest w ogóle warta ukończenia, bo gier mam od chuja. Nawet połowy nie zacząłem. Może 30% jestem gdzieś w zaawansowanym stage'u, a może tylko 2-3% skończyłem. Więc czas to ruszyć. Może to jest mój middle age crisis, nie stać mnie na jakieś Lamborghini i dupeczki na Majorce.
więc po prostu skakam na główkę, wcyframy świat. No i w sobie tyle, nie będę was zanudzał. Nie mogę się doczekać tego dodatku. Uważam, że ten był udany w miarę. Oby dalej było lepiej, ale czy będzie lepiej? Żyłem nadzieją, że jak się Mencen pojawił, to że to jednak weźmie za ryja tą firmę i to zmieni, ale niestety jest tylko było PR-owe zagranie, bo jak widać Microsoft atakuje nas kolejnymi rzeczami, żebyśmy wydawali kasę na lewo i prawo. Więc tego już chyba nie podniesiemy, co jest przykre, ale niestety tak jak nasze życie skończy się kiedyś sromotnym ostatnim wydechem, tak wszystko kończy się w jakimś momencie, najczęściej smutnym. Więc niestety Blizzard też się chyba kończy dość smutno na naszych oczach. Aczkolwiek mam nadzieję, że jeszcze przez długie lata będziemy mieli możliwość pogrania Warcrafta. Bo ja ostatnio ktoś założył na forum, Warcraft umiera od lat, ale jeszcze ciągle żyje. Żyje dzięki nam, graczom. No, to by było chyba na tyle. Żegnam was serdecznie. Dzięki, że byliście. Zostawcie jakiś ślad po sobie, jak zawsze. Jakąś łapkę, komentarz, cokolwiek. Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj jest środa, nie wiem, kiedy to wrzucę, ale miłego tygodnia, miłego weekendu, miłych wakacji, miłej ferii, Wielkanocy, czego tam sobie tylko życzycie. Trzymajcie się serdecznie. Live long and prosper.